14 grudnia wspominamy świętego Józefa Kasaba znanego również jako Nimatullah Al-Hardini, zakonnika. Nimatullah Al-Hardini urodził się w 1808 roku w Hardin w północnym Libanie. Jego rodzice byli głęboko wierzącymi chrześcijanami należącymi do Kościoła Maronickiego. Jest to kościół wschodni trwający w jedności ze stolicą apostolską. Na chrzcie otrzymał imię Józef Uczył się w szkole prowadzonej przez mnichów maronickich i dzięki ich świadectwu postanowił przyłączyć się do ich wspólnoty. Tym bardziej, że jego bracia też już byli mnichami. Formację zakonną Józef rozpoczął w wieku 20 lat. Bardzo gorliwie poznawał swój zakon. Nauczył się oprawiania książek, a wiele czasu, także tego przeznaczonego na sen, spędzał na modlitwie. Po studiach 25 grudnia 1833 roku przyjął święcenie kapłańskie. Powierzono mu pracę nauczyciela, czynił to gorliwie prawie przez całe swoje życie. Założył szkołę dla ubogiej młodzieży. Siły do ofiarnej pracy pedagogicznej czerpał z wielkiego umiłowania Pana Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie. Wiele czasu poświęcał na adorację. Józef znany był też z jego nadzwyczajnej miłości do Matki Bożej, zachęcał innych do tego, by ją czczono. We wspólnocie zakonnej pełnił odpowiedzialne funkcje, wtedy wielką wagę przywiązywał do zachowania karności zakonnej i wykształcenia współbraci. Z jego inicjatywy zakonnicy maroniccy zaczęli pogłębiać swoją wiedzę w nowo otwartym kolegium jezuickim w Gazir. Gdy w czasie prześladowania kościoła w Libanie niszczono kościoły i palono klasztory, proponowano mu schronienie się w bezpieczniejszym miejscu, lecz odmówił. Chciał być ze swoją wspólnotą. W grudniu 1858 roku, podczas pobytu w klasztorze w Kwifanie, ciężko zachorował. Zmarł trzymając w ręku ikonę Matki Bożej i mówiąc O Maryjo, Tobie zawierzam moją duszę. Miał 50 lat. Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował go 10 maja 1998 roku, a kanonizował 16 maja 2004 roku. W czasie beatyfikacji tak przedstawił jego sylwetkę duchową. Dokonując beatyfikacji ojca Nimatullaha al-Hardini Kasaba, libańskiego mnicha maronickiego, pragnę przede wszystkim podziękować za moją wizytę w kraju Cedrów, złożoną dokładnie rok temu. Dzień dzisiejszy jest kolejnym świętem dla Libańczyków na całym świecie, gdyż jeden z ich rodaków został im ukazany jako wzór świętości. W całym swoim życiu monastycznym, nowy błogosławiony, stosował się gorliwie do słów uczniów Chrystusa, które usłyszeliśmy w czytaniu z dziejów apostolskich. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. To samo czytanie ukazuje nam też różne aspekty misji. Modlitwę, post i głoszenie Ewangelii, praktyka ścisłej ascezy, wielogodzinne modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, wytrwałe poszukiwania teologiczne, miłosierna troska o braci. W tym wszystkim błogosławiony al dał przykład życia chrześcijańskiego i monastycznego, wspólnocie maronickiej i wszystkim uczniom Chrystusa naszych czasów. Od dzisiaj nowy błogosławiony jest znakiem nadziei dla wszystkich Libańczyków, zwłaszcza dla rodzin i dla młodzieży. Jako człowiek modlitwy wzywa swoich braci, by pokładali ufność w Bogu i z wszystkich sił starali się naśladować Chrystusa, aby budować lepszą przyszłość. Oby libańska ziemia nadal była ziemią świadków i świętych i stawała się coraz bardziej ziemią pokoju i pojednania. Natomiast we mszy kanonizacyjnej papież dodał Święty Nimatullah Kasab al-Hardini, człowiek modlitwy, zakochany w Eucharystii, którą uwielbiał adorować przez długi czas, jest przykładem dla mnichów libańskiego zakonu maronickiego, jak również dla swoich libańskich braci i dla wszystkich chrześcijan na świecie. Oddał się całkowicie Panu, żyjąc w wielkim wyrzeczeniu, pokazując, że miłość do Boga jest jedynym prawdziwym źródłem radości i szczęścia dla człowieka. Zwrócił uwagę na to, by szukać i naśladować Chrystusa, swego Mistrza i Pana. Przyjmując swoich braci i siostry, łagodził i leczył wiele ran w sercach swoich współczesnych, dając świadectwo miłosierdzia Bożego. Niech jego przykład oświeca naszą drogę, wzbudzając w młodych ludziach, zwłaszcza prawdziwe pragnienie Boga i świętości, aby głosić światu, światło Ewangelii. Módlmy się. Boże, ty powołałeś świętego Józefa Kasaba do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami, w radości ducha, coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.